Witam. Słuchawki całkowicie bezprzewodowe firmy Stockholm Happy Plox A1. Otworzymy. Co mamy w pudełeczku? Etui do ładowania. Słuchawki. Kabelek do ładowania, jeszcze na mikro USB. W woreczku były silikonowe nakładki na słuchawki, które już założyłem. Założyłem, ponieważ bez tych nakładek słuchawki no nie trzymają się dobrze w uchu, a nie ma innych nakładek w komplecie, tylko te dwie. Po założeniu tych gumowych czy tam silikonowych nakładek trzymają się dość solidnie. Pokażę. A jeszcze jest instrukcja. Jak takie słuchawki połączyć z telefonem, sparować, zresetować. Pokażę, jak zresetować taką słuchawkę. Robimy to na obydwu słuchawkach. Ja pokażę na jednej, a na drugiej robimy dokładnie to samo. Lub jeżeli mamy je w uszach, więc możemy to zrobić równolegle. Więc najpierw trzeba dotyk najlepiej zrobić na całą powierzchnię. Power on. Air one pairing. I usłyszeliśmy taką charakterystyczną muzyczkę. To znaczy, że słuchawka została zresetowana. Tak samo robimy na drugiej słuchawce. Często jest tak, że no, i to dotyczy różnych słuchawek, nie tylko tych, że na przykład słuchawki niby się sparują między sobą, łączymy z telefonem, a słychać dźwięk tylko w jednej słuchawce. Więc wtedy warto zrobić taki reset. A po resecie, jeżeli mieliśmy wcześniej te słuchawki już zapisane w telefonie, bo to dobrze jest to usunąć. Anuluj. Wyłączyć jeszcze Bluetooth. I wtedy nie mamy tu nic. Żeby je szybko i najprościej sparować, to najlepiej włożyć do etui na chwilę, dosłownie zamknąć. Otworzyć, wyjąć i one będą nam się już, są chyba między sobą sparowane. Telefon już się wykrył. Tak. Włączone 100% naładowania. To jest muzyczka. Play. Głośnie tutaj na telefonie najpierw. Lewa słuchawka. Nie, to jest lewa. Lewa. Sprawa. Obie. Słuchawki są połączone z telefonem, sparowane, połączone z telefonem. Po resecie teraz pokażę, jak na przykład zrobić ciszej, głośniej. Pokażę teraz, jak zrobić głośniej.
głośność, robimy to na lewej słuchawce, dotykamy. Raz. Jedne takie stuknięcie, to suwaczek nam się tutaj pokazuje. No. Coraz głośniej, aż do maksimum. I to już jest koniec. A gdy chcemy ściszyć, wtedy dwa stuknięcia. Nie wiem, czy to widać na suwaku. Ciszej, głośniej ciszej mamy już za sobą, a gdybyśmy chcieli na przykład zrobić pauzę, to wtedy w prawą słuchawkę jedno uderzenie. Później kolejne to jest likwidacja pauzy. Następny kawałek, dwa uderzenia w prawą. Przełączę kolejny. Powrót. To trzy uderzenia. No i pauza. Jedna. Prawa słuchawka też służy do odebrania rozmowy. Jedno uderzenie w prawą. Odbieramy lub kończymy rozmowę. Dwa uderzenia możemy odrzucić dzwoniącego. Trzymając przez 2 sekundy podczas rozmowy, możemy na przykład przełączyć, jeżeli dzwoni kolejna osoba. Przełączanie między połączeniami. No to tyle chyba tak. Skarbsza. A, wyłączamy słuchawkę. Trzymając lewą. A to dotyczy obu słuchawek. Wyłączenie. 2 sekundy. 2 sekundy. No stop przez 2 sekundy. Nie, przez wyłączenie jest przez 4 sekundy. Słuchawka nam się wyłączy. A włączamy trzymając 2 sekundy. Reset następuje po 10 sekundach. Podczas włączania słuchawek trzymamy 10 sekund i usłyszymy melodyjkę. To już pokazywałem zresztą. Co tutaj? Słuchawki w sklepach internetowych kosztują aż ponad 400 zł. Aczkolwiek nie wiem, czy to jest adekwatna cena. Ale grają czysto, poprawnie. Basu może nie ma zbyt dużo, ale jest kontrolowane. Wysokie tony, czyściutkie. No, przyjemnie się ich słucha. Nie męczą w uszach. W komplecie wszystko, co dał producent. No, za dużo tu nie dał. Chyba więcej nie potrzeba.
Tak, jak widać. Słuchawki, dobrze. Teraz tak, mam już założone te gumki, one jak są założone, nie wchodzą. Tutaj nie wchodzą, trzeba by je tam na siłę, ale nie chcę nic na siłę tutaj wciskać. Będą one gotuły. Jak się naładuje, do końca to się wyłączają. Jeszcze coś o długości pracy akumulatorów. Słuchawki po pełnym naładowaniu, tak jak tutaj widzimy, diody zgasły, grają przy muzyce 2 godziny 50 minut. Przy słuchaniu audiobooka lub stacji radiowej, gdzie jest tylko rozmowa, ponad 3 godziny. Etui pozwoli nam doładować trzykrotnie i coś tam jeszcze, no 3,5 dajmy na to. Więc mamy tak, naładujemy 3 godziny, później doładujemy sobie etui do pełna, idziemy na wycieczkę, słuchamy 3 godziny, no czas ładowania to jest chyba 40 minut. Więc ta przerwa w słuchaniu będzie. No ale podsumowując, 3 godziny i 3 razy 3 godziny, razem 12 godzin i jeszcze pół ładowania, więc wychodzi 14 godzin możemy słuchać w miejscu, gdzie nie mamy elektryczności, nie możemy doładować. No to tyle. Dzięki, cześć.